Był geologiem, paleontologiem, ale również zesłańcem na Syberię w związku ze swoim udziałem w powstaniu styczniowym. Polski archeolog, paleontolog, geolog, ceniony w Rosji badacz wschodniej Syberii. W maju 1845 roku urodził się Jan Czerski, zesłaniec i badacz Syberii. Jan Czerski, geolog, paleontolog i przyrodnik, wziął udział w powstaniu styczniowym, za co został zesłany na Syberię. Prowadził badania geologiczne brzegów jeziora Bajkał i opracował pierwszą mapę geologiczną wybrzeża jeziora. Wziął udział w powstaniu styczniowym i tak jak wielu Polaków aresztowany, został zesłany na Syberię. To była właśnie kara dla niego w okolice Omska. Czerski został karnie zesłany do służby wojskowej w rosyjskich oddziałach w Omsku. I tam właśnie, ponieważ miał wcześniej to przygotowanie naukowe, wcześniejszą formację naukową, więc pozwolono mu rozwijać się właśnie w tym zakresie. Zresztą Rosja ówczesna potrzebowała ludzi wykształconych, uczonych i tutaj Jan Czerski jako geolog i paleontolog podjął badania, które prowadził właśnie na Syberii, zwłaszcza w okolicach jeziora Bajkał. Interesował się archeologią, paleontologią, etnografią, geologią i po tych 6 latach zamęczenia się w rosyjskiej armii został zwolniony, gdy pozwolono mu osiąść w Irkucku, podjął działalność naukową z prawdziwego zdarzenia, której ukoronowaniem było 4-letnie badania jeziora Bajkał pod koniec lat 70. Dostał się niejako pod opiekę innych zesłańców, znamienitych odkrywców Aleksandra Czekanowskiego i Benedykta Dybowskiego. W roku 1873 zostaje kustoszem Muzeum Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Irkucku, gdzie opisywał zbiory i publikował liczne artykuły. Zaczęto doceniać jego nieprzeciętne zdolności. Władze towarzystwa powierzyły Czerskiemu prace geologiczne rozpoczęte przez Czekanowskiego w guberni irkuckiej. Zbadał nasz bohater wschodni Sajan, jaskinie ze szczątkami zmumifikowanych ssaków czwartorzędowych, czy jaskinię Badagańską. W roku 1877 otrzymuje mały złoty medal towarzystwa za swoje prace. W latach 1877-1881 prowadzi badania geologiczne brzegów Bajkału. Odkrył m.in. 2 rodzaje glaciatów na obszarach górskich. Po 15 latach pobytu w Irkucku uzyskał zgodę na przeprowadzenie się do Petersburga. Trzeba pamiętać, że przez cały ten czas był zesłańcem i tam został członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Był 3-krotnie odznaczany za swoje badania złotym medalem tegoż towarzystwa. 1 lutego 1891 roku zaczyna się jego wyprawa przez Irkuck i Jakuck do obszaru kołymskiego. W maju roku 1891 wyprawia się dalej w dół rzeki, aczkolwiek problemy zdrowotne skutkują tym, że niespodziewanie umiera. Czerski znany był ze swojej szlachetności, z wrażliwości na krzywdy ludzkie. Podkreślano jego aspekt rycerskości. Podkreślano fakt, że mimo, że tyle lat spędził na obczyźnie jako zesłaniec, pozostał wierny patriotycznym ideałom. Przykład Polaka, który dzięki swojej wytrwałości sam doszedł do kariery naukowej, mimo trudności, mimo zesłania, mimo bardzo trudnych warunków, w jakich operował w wschodniej Syberii. Ku jego czci nazwano m.in. Góry Czerskiego, czyli łańcuch górski, a właściwie system górski położony w azjatyckiej części Rosji. Jedno miasto nosi nazwę również Czersk, jak i ulice, stanowiska archeologiczne koło Irkucka, czy w innych częściach Rosji.